Ziemkiewicz zaatakował Owsiaka, chodzi o pieniądze i PKW. Media w całej Polsce mówią o tym, że trwa Poland Rock Festival 2024, w czasie którego ludzie w różnym wieku bawią się w rytm muzyki rockowej pod znakiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy tej okazji prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz zaatakował Jerzego Owsiaka. Rzucił pod jego adresem ciężkie oskarżenia. Owsiak kilka razy tłumaczył już tę sprawę. Opinia publiczna śledzi sprawę nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić między innymi w kwestii finansowania kampanii wyborczej byłego obozu rządzącego. Komisja wyborcza zaś zastanawia się nad tym, czy PiS należy odebrać subwencję wyborczą. Rafał Ziemkiewicz postanowił przy tej okazji wbić potężną szpilę dyrygentowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzemu Owsiakowi. Przypomniał sprawę słynnych banerów. Około 2 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, jakie miały miejsce 15 października 2023 roku, przy drogach i w centrach miast pojawiły się potężne billboardy z napisem Polacy. Pokonajmy to zło, wygramy. Poniżej znajdował się mało widoczny dopisek z sepsą. W kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych wiele osób odczytało to jako włączenie się Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kampanię wyborczą po stronie ówczesnej opozycji. Za to na WOŚP spadła potężna krytyka. Ziemkiewicz zaatakował Owsiaka, rzucił poważne oskarżenia. Owsiak bronił się wówczas podkreślając, że chodzi o walkę z sepsą i kampanię informacyjną, a nie wyborczą. Podkreślał przy tym, że pierwsze umowy na tę kampanię podpisano w marcu, a ostateczną w maju. Dodawał, że sepsa jest poważnym problemem. Jak widać po ostatniej wypowiedzi Rafała Ziemkiewicza, mimo upływu czasu, części krytyków wcale nie udało mu się przekonać. Jerzy Owsiak być może powinien siedzieć, stwierdził w kontekście słynnej akcji billboardowej na antenie prawicowej stacji Rafał Ziemkiewicz. Jak facet zdefraudował 100 milionów złotych, które mu ludzie dali na walkę z chorobami, a on zdefraudował na oklejenie całej Polski wyborczymi billboardami Platformy Obywatelskiej. Ziemkiewicz oburzał się, że słowo sepsa znalazło się na plakacie tylko małymi literami. Twierdząc, że z tego powodu tłumaczenie Jerzego Owsiaka idei stojącej za projektem graficznym nie trzyma się kupy. Tłumaczenie, że akcja informacyjna to też jest walka z chorobą, jest zupełnie bez sensu. No tu się zgina dziób pingwina, mówił Ziemkiewicz. Fakt skontaktował się z WOŚP i Jerzym Owsiakiem z prośbą o komentarz do oskarżeń ze strony publicysty. Do chwili publikacji tego tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale w przeszłości Jerzy Owsiak wiele razy tłumaczył tę sprawę. Walczymy z sepsą. Umowy na taką kampanię były podpisane w marcu 2023 roku redaktor, a ostateczna umowa w maju. Nie mieliśmy pojęcia, kiedy będzie data wyborów, tłumaczył Onetowi Jurek Owsiak, odpowiadając na zarzuty o zaangażowanie polityczne WOŚP w związku z billboardami, które przed wyborami w 2023 roku pojawiły się w wielu miejscach w Polsce. To się zgrało terminowo, mówił prezes WOŚP w programie Studio Wyborcze Onetu. Natomiast w TVN24 na ten sam temat mówił tak, wszystkie terminy trzeba było zarezerwować między lutym a majem. Wtedy jeszcze nie było mowy, kiedy będą wybory i kiedy będą trwały w naszej przestrzeni. Pan prezydent dosyć późno o wszystkim decydował. W związku z tym tutaj nie mówimy o tym, że my sobie te billboardy zarezerwowaliśmy miesiąc temu, kiedy wiedzieliśmy, jaka jest data wyborów, wyjaśnił Owsiak.